Given, jesteśmy na otwarciu pierwszego buciku w Polsce marki Kelly Curon. Bucik w Warszawie. Powiedz, jak tobie podoba się ten bucik? Czy już miałeś okazję zobaczyć, jakie są tutaj kreacje dla kobiet, kreacje wieczorowe? Tak, fajnie tu jest. Można zobaczyć nawet perfumy, sukienki takie wieczorowe, takie szmilki do ust. Dobrze, i wszystkie rozmiary można tu znaleźć. A twoim zdaniem, jak powinna wyglądać kobieta umalowana szminką? Jakie kolory szminki może wykorzystywać i w jakich sytuacjach? To zależy, jak ktoś lubi. Na przykład inne lubią takie mocne, takie umalowane, różowe czy wioletowe nawet, a inne lubią takie delikatne. A ty osobiście, kiedy jako aktorka grasz w serialu Barwy Szczęścia, to czy na przykład możesz sobie malować usta, czy jednak to charakteryzator tam zabiega o to, jak ciebie umalować? To charakteryzator. Czyli sama nie możesz sobie malować się szminką, jak chcesz? Mogę, ale oni tak pytają, ale ja wolę delikatnie trochę i tak pytają, Divin, ty chcesz takie mocne czy delikatnie, i wtedy wybieram. Czyli ciemno-czerwonej szminki nie używasz, czy używasz? Rzadko. A jeżeli chodzi, powiedz, czy już miałeś okazję przejrzeć bogatą ofertę damskich perfum w tym sklepie? Jeszcze nie, ale dopiero będę robiła teraz. A jeżeli chodzi o samo miejsce, twoim zdaniem, ten butik jest położony w dobrej lokalizacji na mapie Warszawy? Mi się wydaje, że tak, bo to jest same centrum, mi się tak wydaje, nie? A jeżeli chodzi o twoje plany zawodowe na najbliższy okres, jak również o plany zawodowe na 2019 rok? To czekamy na dalsze losy Karinę i właśnie syn moje, Erik Martyński, który tam kręci Stefanek. I 31 stycznia ma zdjęcie i plan zdjęciowy, więc idziemy dalej. A ten plan zdjęciowy do czego będzie? On tam będzie coś tam kręcił z tatą i z dzieckiem. A jeżeli chodzi o ciebie, co nowego zobaczymy w serialu Barwy Szczęścia? Tajemnice. Zapraszam do oglądania. A jak często, nie wiem, jak często w tygodniu albo w miesiącu bywasz na planie zdjęciowym do serialu Barwy Szczęścia? To zależy, jak wątek idzie. Jak na przykład jest mój wątek, to prawie codziennie kręcę. A jak nie mam wątku, tylko taki odcinek, to może 2-3 razy w tygodniu albo 4 razy w miesiącu. Jeżeli chodzi o uczenie się tekstu do każdego odcinku, tam gdzie ty bierzesz udział, czy dużo czasu musisz poświęcać na naukę tekstu? Niestety tak, bo tak naprawdę po polsku to nie jest mój ojczyzny język i ja dużo się nauczę. Jak dostanę taki tekst, to zajmuje mi dużo czasu, żeby to na pamięć i żeby wymówić wszystko i zmienić taki polski język. To dla mnie trochę trudne, ale siedzę i nauczę się.